Molina to facet, który lubi otwarty boks, wymiany ciosów. Możemy się spodziewać wojny w ringu? Wszystko zależy właśnie od niego. Jeżeli będzie otwarcie walczył, no to pójdę na wojnę, bo przecież ja, każdy zna moją walkę, moją nie pierwszą, nie ostatnią, że ja potrafię się pobić, potrafię pokazać kawał świetnego boksu i mam nadzieję, że tak będzie jutro. Będzie trzeba atakować, będę atakował, będę walczył w defensywie, no to będę walczył, więc jesteśmy przygotowani na każdy jego pomysł, a co wniesie do ringu zobaczymy, no trzeba poczekać do jutra. Taka wymiana ciosów, taka wojna nie jest ryzykownym pomysłem. To jednak facet, który pokazywał, że i Wildera, i Areole potrafiał tam trafiać. Znaczy, bo się zada zasada, no zadaj, a nie przyjmij ciosu. I tak bym chciał robić, no zadać, a nie przyjąć, bo przyjmowanie ciosów jest to może dla oka kibica piękne, jak przyjmujesz, ale lepiej ciosów nie przyjmować, unikać tych ciosów, a zadawać celne. Wygrana z Moliną to może być droga z powrotem na gdzieś ku czołowi rankingów? Na pewno jest to zawodnik z czołówki, więc wygrywam jutro i jestem znów na czubku heavyweight, także poczekajmy do jutra. A odpukać porażka to... Nigdy z taką myślą do ringu nie wchodziłem i nie będę wchodził. Wchodzę, by zwyciężać i tyle.